Siema. O! Ale by zajwanił, nie? Kula śnieżna. Beta 350. Cztery osób. Siema. Cześć. Jak masz na imię? Maciej. No. I na takim ścigu lecisz do stuntu? No a jak? Tylko na kółko, nie? Inaczej nie ma co jeździć. Nie, nie, bo to bez sensu, nie? A powiedz, co to jest za maszyna? Honda? No F4i. No, to jest ty, to są takie kultowe do stuntu. No dokładnie. Widzę ty, ale masz patele tu. 65. Kurde, ty widzisz? No. Podwójne heble? No, no, no. To mówię, i tak ona jest teraz taka, bo dopiero będzie cała przerabiana na zimę. Cała malowana. Owiewki mam oryginalne od F4 i Sporta. Wszystko będzie na Sporta normalnie. Zrobioną będzie igiełka, nie? Mm-hmm. Ale już ten sezon mówię, się przemęczy tym i będziemy działać w przyszłym, nie? Kiedyś chciałem kupić taką. No nie. Ale kupi ten... zamiast tej wybrałem Supermoto 701. Też chciałem, ale jednak na Supermoto się nie czuję, mówię. Wąskie, małe, ale to każdy ma swój gęst. No ale to wypadek miałem i zrezygnowałem, nie? Dwa wypadki, nie? Supermoto jest zdradliwe. Ujadę się, przejadę, zobaczę. Pokażesz nam? No. Bym chciał cię ograć. Dobrze. Tak parę przelotów, prawa, lewa? Nie, ja tu w tamtą stronę tylko jadę, wiesz, bo to film nie znosi ciągle w tą stronę, wiesz? No ale no to do filmu nagraj, do teledysku no. Użyję. No. To w tą stronę też poleć. No, no, no to parę razy przejedź no. W jedną. Ja cały odcinek sobie tu przejadę, więc wiesz, żebyś nie stanął. Ja. Dziękuję, przepraszam. Leżę na środku. Dzięki. Telefon? No. Ale jajka. Ja zawsze tak mam. Dzięki bardzo. Dobre. Dobre, nie? Dobre. Bleku zawsze robi jakiś odwali numer. A zbił ci się? Nie zbił się. Gdzie jest? No mam go już w kieszeni. Aha. Pan przyniósł. Ale a na kładzie zgubiłem. Na bok tym samochodem? No. Tylko... Bo ja bym sobie od początku tam już zaczął lecieć. No dobra. Tomek? Ale to się pospina tylko. Tomek się pospina. Jak długo masz ten sprzęt? Tego? 3 miesiące. O. Dwa, a wcześniej co miałeś? Też miałem F4. Aha, aha. Ale też, no prędzej ogólnie miałem S1000 RR, 2014 rok, w tym pakiecie. R6, taką ładną, w taki stan, igiełka. Napisz do mnie na Facebooka i się zgadamy, ja no, też... Ja mam ten, mogę ci nawet powysyłać, bo ja mam fajne filmiki, jak wiesz, z boku jadę na przykład, no. Wiesz, z GoPro nagrywane, no. Nie? No to wyślij, to film zrobię. No i co sobie będziesz mógł skomponować, bo ja mam też fajne, naprawdę tutaj fajne porobione. No. Jak na kole leciałem, to mi wypadł. Taki był pion, wiesz? Kurde, nie. Maciek, no. Taki pion był. No musi być. Tu jadę się, przejadę, bo zacznę ten, co sobie odtąd wystartuje sobie. Trzymaj chyba. Ale to chodzi. Ale to chodzi. Ale tu jest mocne. Ale to chyba stunter! To ci chyba nie wywali! To jest stunter, no Maciej. Maciej stunter. Jedzie, patrz. Maciej stunter się na pewno nie. Nie jestem sam długi na kole, wiecie? Nie jestem sam. Ale takiej długiej jeździ na ale kole. Ale Jacek też tak długo jeździ na kole. No tam. Już. Nie, ale nie wiem, czemu, nie? Jak
jeśli dobrze mi się jedzie, jak idzie od lewej do prawej. No, lekko. Ale wiesz co, to spróbuj sobie to kolano wyciągnąć w prawo. Ja wiem, ci powiem, kurwa, nie wiem, nie chuj. Ja... Bo im ci powiem, im twardszy, tym bardziej lata, nie? Aha. Wiesz, tu na odwrót, tu nawet chłopacy jeżdżą na jednym bazie. Aha, ale nie, widzę, że ty... Cyrki, tak, ale no jak wolno, nie? Tak, tak. Bo ja jak na przykład wolno, to też sobie tam opuszczę. No, ja jeździłem właśnie w dwusobnym kumplanie. A dwusób nie jest słaby na słaby, nie? Cztery osób musi być. Musi, nie? No bo nie masz płynności gazu. No właśnie o to chodzi, no. Nie? Tak, dokładnie. Ja miałem BT300 i przejechałem tam kilometr, ale to żadna zabawa, nie? Bo wiesz, ciągle ci opada, tak, a ja tak. a ja łapię pion i pionem lecę, nie? No. Ja szkoda, bo tutaj nie mam do przycierek, bo bym ci pokazał, ja normalnie to wyparłem dupę i cały czas jechałem na gumie. I jadę jeszcze się przejadę, póki on nie wiedzie, bo tak sobie właśnie od początku. To wiesz co, to ja pójdę tam z kamerą. Chodź. Idziemy nagrać, Maciu. To chodź tu może. Nie, tu musimy. Ale ile? No. Nie ma. Teraz poleci w drugą stronę. No. No, my lecimy. Ponagrywaliśmy. No. O, mówię, szkoda, że nie wcześniej, ale napisz mi na Facebooka. No, a jak ty masz na fejsie? Black Opso, normalnie. No. Dobra, spoko. Znaczy różne, mam z kamery typowo, nie? Ja od 2017 roku tutaj w okolicy szukam dróg. No, ale ciężko, nie? No. Zobacz, nie? To jest fajne. No. Fajnie widać, nie? Aha. Ja też mi się teraz wkręciło, patrz, ja ci powiem. A wiesz, jaka jest droga najlepsza? Gdzie? Jak lecisz z Inowrocławia do Markowic. A, no właśnie też chciałem tam jechać, no. To tą całą drogę od Kruszy taką do Markowic. O, piękna. Piękna, nie? No. Kurde, ona... A ja miałem Ducati Pani Gale, wiesz, ale ja sprzedałem. Ja wiem, ty miałeś 11,99. No. A skąd wiesz? No to mówię, że cię kojarzę. Aha. Przez teścia, bo teści mi gadał. Aha. I fajną miałem taką R6 też. A ja mam teraz Fireblade'a zostawiłem. No u mnie też w salonie miałem od kumpla. V4S. Mhm. Nie, też fajna maszyna. Nóżka, na pełnym akrapie. Aha. Sam akrap 30 tysięcy. No do mojego jak wołali, to 4 dychy chcieli. Tak. No taką samą, tylko miałem tą 11,99. No, to jest trochę inne włosy. Pierwszy model. No. Dobra. No, na pełnym akrapie, nie tytanowym. No. Wiesz, tylko tym Pani Gale to trzeba kochać 11,99, bo wiesz jak to grzeje. Otrzymałem taką R6, też stan igła. No. Kurde, też jej żałuję, że ją sprzedałem, nie? Mówię, no wiesz, jaka petarda. No fajna, taka leciutka, fajny motor. Kurde, no tu też byliśmy oglądać z 1000 RR. Ninja 636 jest też bardzo fajna. No, 636, no. On przeważnie właśnie na stanty przerabiałem. Tak, no. Tylko jak chciałem F4i, bo ona jest, wiesz, dużo części, masz części taniocha, nie? No. Bo do niej wszystko jest tanie jak barszcz, nie?
No tak. A wiesz, a ja jeszcze ten, ja no mówię, ona cała będzie, ja już wszystko w garażu mam. HB mam zmontowane, jedyne takiego jeszcze nikt w sumie nie ma, bo to na zamówienie było robione. Koleś mi robił na 3 radialne zaciski. Półki, wszystko, cała rama będzie malowana. Tylko jeszcze mówię, szkoda mi teraz, bo teraz sezon, to gdzie ją będę rozbierał, nie? No. Ale ona nie, no trzeba jeździć. Owiewki mam też oryginalne, nowe, te czarno-czerwone. Od Sporta wersji też. Jednej wlepy ci brakuje. Mojej. A, no widzisz. A ja mam. Tak? Chcesz? No. No. Tak, zbiornik już mam nowy, to muszę odwrócić na dole. Wszystko leży w garażu. Zabytę też. Tylko cała do malowania idzie, wiadome, nie? Będzie robiona. O, zobacz, dzięki, tetarda. Proszę. I czekaj, sobie schowam tutaj. Patrzę, jakie spotkanie. No, a ja tak patrzę i mówię, kurwa, i jadę, mówię, o do chuja, ktoś tam jest. Mówię, ja pierdolę, se nie pojeżdżę, jadę tam, nie? Ale patrzę, mówię, z daleka, kurwa, chyba motory tam widzę, nie? Mówię, chuj, jadę zobaczyć, nie? I ten, a patrzę i właśnie mówię, dojeżdżam już, no bo mówię, wiesz, jak się tu srają. No. Ja też chciałem tu coś cichszego, jakąś oryginalną lufę założyć, żeby był cichy jednak, nie? Aha. Ale zrobiłem tu DB Killery, ale on takiej mocy nie miał. Teraz to ma naprawdę laczka. Tu jest w ogóle zapon zmieniony też, nie? Ona ma, no mega moc. Co? Ile może mieć teraz koni? Ona ogólnie w serii, nie pamiętam ile one mają, ze 120 w serii. To 600. No, ale chyba 120 w serii, coś w 4 i ma, ale ona mówi, ona ma zapon zmieniony. I ma w ogóle inny moment do dołu, bo ona ma taki kąt gwiazdkę na zaponie, przyspieszacz zaponu. Aha. I to tam jakoś zapon zmienia, że ma pełną moc od razu. Od razu, że musisz i ona od razu wie. Z gazu ona nawet z trzeciego biegu, jak z czwartego nawet biegu z gazu wstaje, nie? No naprawdę jest mocna, a tu jednak 200 kilo jak... Ja jak moim Fireblade'em to jedynka i tak do 110 i tak jechałem cały czas na jedynce. No tak. No. Na kole. No. Ja nim na w sumie najwięcej jechałem na kole. Kurde, ile ja nim jechałem? Tak ze 130? No ja chyba nie wiem, to tam... No bo RR-ką, S1000 RR moją jechałem dwie paki ponad. 220 ale? Na jednym. No to cię łatwiej jedzie, wiesz? Im szybciej. No ja normalnie... Bo tak jak jedzie wolniej, to musi, wiesz, balansować, nie? RR-ką drugi bieg. Strzał z klamy i dwie paki sobie szedłem tam bez najmniejszego problemu, nie? To im fajnie się jeździło, nie? Kiedy miałeś RR-kę? Tom? Co? Kiedy miałeś tą RR-kę? Z rok? Nie, kurde, kiedy to było? Rok albo dwa lata temu. A, nie, bo teraz nie widziałem na wiadukcie kogoś na RR-ce. Ale na przedliwce. Ale wiesz co, jak ty jechałeś tam na Jacewo, to jak ja jeszcze ścigaczami jeździłem, to ja cię chyba widziałem. Możliwe. O. Bo jeździłem na innym, miałem F4-kę. No. Ją sprzedałem, bo kumpel miał... I mówi, on nie da rady, nie umie, mówi, jeździć na... I wiesz, gdzie jeszcze jeździłem? No. Codziennie? Na Włocławek. Od ronda i do... od ronda do przejazdu kolejowego non stop winkle, nie? Że? No. Ale to nie na koło. Tylko masz supermoto, nie masz innych motorów? No Fireblade'a mam 900. A masz 900? No mam. SC3? No. Aha. To zostawiłem, no, to o, mam. Kurde. Braszka ma SC3, no. Ale przerobioną też, taki na Nakeda. Dupa Oder 1, taka pozmieniana. A ja też mam pozmienianą. Też? Ja mam na pani galę moją, jak zobaczysz. Jo? No. Aha, o kurde, to nawet widzisz, nie wiedziałem, nie? No. Te SC3 fajne. Czarno-czerwona moja jest. No zobacz. Nie, no tego to się nie pozbędę. No, a ten skuterek jest taki fajny, kurde. No, Dragster, 180 w dwusuwie. 180 pojemność? W dwusuwie, no. To kurde, idzie jak chuj. No 135. Jo? O, ja pierdolę. No. No fajny, kurde. No, naprawdę. Tu jeszcze zjadę, dwa razy se przejadę i spadam. No, dzięki Maciek, że wbiłeś. Jo, dzięki, trzymajcie. Nara, będziesz na kanale, to mi wyślij te filmy. Spoko, ci to pomontuję. Teraz jak będę w domu, to ci to wysyłam, ci napiszę, nie? No, dobra. Nara Tomek. Siemce, dzięki. Nara. Nara. Nara Klaudia. Nara Kuba. Nie zapomnij ręcznego. Kawa się wylała. Widzę. O Jezu. A dobrze, że tu. Dobra.